Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym weźmiemy pod lupę repozytorium z ostatniego odcinka. Pojawił się pod nim komentarz, że nie zwracam uwagi globalnie, jak ten kod został napisany. Dlatego dzisiaj omówimy inne rzeczy, nie tylko funkcje, ale takie stricte ogólne podejście do pisania tego projektu. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię do mojej grupy na Discordzie, gdzie dzielimy się swoimi uwagami z programowaniem, gdzie... Jak najbardziej pomagamy sobie w programowaniu, no i ogólnie zapraszam, jeżeli też chcesz takie code review, to wstaw tam swój link do repozytorium, a ja postaram się to sprawdzić w jednym z najbliższych odcinków. Wracając do tematu odcinka. Nie mówiłem ogólnie o całych projektach, ponieważ domyślam się, że większość z Was to są juniorzy, no i po prostu nie chciałem, żeby ta seria na tym się skupiała. Miała się ogólnie skupiać na tym, żeby poprawiać Wasze funkcje, czyli jeżeli coś można. Napisać szybciej, napisać lepiej, użyć jakiejś funkcji z JS-a albo zdestrukturyzować jakieś elementy, to właśnie dlatego miałem nagrywać te odcinki. I teraz tak, wiem, że tak naprawdę nie musicie się z tym zgadzać, co tutaj mówię. Może przejść tutaj w każdej chwili jakiś senior i powiedzieć, że w ogóle gadam coś od rzeczy, no ale nic, tak to już będzie wyglądać. Natomiast możecie się słuchać, możecie się nie słuchać, tak jak mówiłem w jednych z poprzednich odcinków, w każdej firmie robi się inaczej i niektórzy po prostu też programują inaczej. Zacznijmy od głównego tematu, czyli dlaczego nie piszemy już w komponentach klasowych. Projekt, który ocenialiśmy w poprzednim odcinku, właśnie był napisany tylko i wyłącznie na komponentach klasowych. No i tutaj należy się skupić tylko i wyłącznie na zaletach komponentów funkcyjnych, no bo właśnie tutaj o to chodzi, że dlatego nie używamy komponentów klasowych, ponieważ komponenty funkcyjne w takim ogólnym rozrachunku są szybsze, sprawniejsze i po prostu łatwiejsze do implementowania. No i tutaj mamy pierwszą zaletę właśnie komponentów funkcyjnych, czyli ich prostota. Prostota w ich implementowaniu i pisaniu kodu. Jeżeli tak pomyślicie, to tak naprawdę komponent funkcyjny to prosta funkcja zwracająca jakiś element reaktowy. Natomiast jeżeli chcemy to samo zrobić w komponencie klasowym, no to musimy tam już napisać bardzo dużo kodu, a efekt mamy dokładnie taki sam. I z racji tego, że tamtego kodu jest mniej, czyli ogólnie właśnie jest ta prostota, to ta prostota, powtarzam się, ułatwia Wam pisanie kodu. No, i powoduje to też to, że ten kod jest po prostu czytelniejszy, czyli w szybszy sposób jesteśmy w stanie zobaczyć, co tak naprawdę tam jest. Tutaj taki drobny smaczek. Komponenty funkcyjne, to znaczy, to jest kolejna zaleta, że komponenty funkcyjne są łatwiejsze do testowania. Natomiast to jest w ogóle temat na inny odcinek i pewnie coś się w tym temacie pojawi. Dalej, możemy też mówić o zalecie wydajności. I tutaj przytoczę dwa zdania, które udało mi się znaleźć w internecie, które tak naprawdę oddają to wszystko, o co mi chodzi. Komponenty funkcyjne mogą być bardziej wydajne niż komponenty klasowe, ponieważ nie wiążą się z koniecznością tworzenia instancji klasy. No i dzięki temu może to skutkować szybszym renderowaniem aplikacji, czyli naszych komponentów. No i dzięki temu użytkownik może właśnie zauważyć, że ta aplikacja po prostu działa płynniej. Zastanawiałem się, czym jeszcze Was przekonać, no i tutaj przekonam Was pewnie hukami. Huki, czyli. Funkcje, które mamy tylko w komponentach funkcyjnych. Oczywiście, możemy to odwzorowywać w komponentach klasowych, natomiast jest to o wiele przyjemniejsze do robienia w komponentach funkcyjnych. No i właśnie te huki umożliwiają dodawanie funkcji do aktualnego stanu życia waszego komponentu. Stan życia komponentów to też jest chyba materiał na inny odcinek, więc o tym nie będę mówić, nie będziemy się w to odrażać, ale pewnie zrobimy coś. Innego. No i najważniejszy ostatni punkt, który tak naprawdę powinien was przekonać i nie powinienem mówić tych poprzednich punktów, a prawda jest taka, że sami deweloperzy Reacta powiedzieli wprost, że od wersji 16 ileś tam, teraz dokładnie nie pamiętam, zalecają używanie komponentów funkcyjnych. Oczywiście komponenty klasowe dalej są przez nich wspierane, natomiast komponenty funkcyjne są nawet przez nich rekomendowane, abyśmy dzięki nim pisali nasze projekty i aplikacje. Mam nadzieję, że wyjaśniłem, dlaczego nie powinniśmy korzystać z komponentów klasowych, a powinniśmy korzystać z komponentów funkcyjnych. Przejdźmy jeszcze na chwilę do kodu. Znajduje się w pliku Admin i admin_request.js I na tym pliku chciałbym się skupić. Błędy będą się powtarzały w większości tego typu plików, a tutaj możemy je po prostu w fajny sposób omówić. Z tego co wiem, cały zamysł z programowaniem obiektowym, czyli klasami, jest taki, że możesz mieć wiele instancji danej klasy a tutaj widać że nie ma żadnych elementów w tej klasie nie przyjmuje ona żadnych parametrów w konstruktorze więc po co tutaj używać klas kompletnie jest to niepotrzebne ponieważ no jakby nie korzystamy z funkcjonalności i dobrobytku klas i teraz ważna rzecz po tym tutaj widać że robisz pseudo klasę statyczną pseudo mam na myśli że idzie tutaj jakiś fikołek bo z tego co kojarzę w JS nie ma klas statycznych samych w sobie dlatego moim zdaniem to w ogóle nie powinno być na komponencie klasowym. No ale załóżmy, że akceptujemy to co zrobiłeś. To dlaczego wszystkie metody, które stworzyłeś, nie są statyczne? Jakie prześledzimy, czyli tę tą metodę, tą metodę, to tam nic nie jest zależne od danych wejściowych dla danej klasy. Oczywiście masz tutaj parametr, ale on nie zależy od tego od instancji danej klasy. Totalnie nic się nie zmienia pomiędzy instancjami, więc takie podejście jest bez sensu, pamiętając o tym, że tak naprawdę nie będzie więcej niż jedna instancja tej klasy dzięki temu. Do tego, to już chyba mówiłem, ale i się powtórzę: w każdej funkcji masz praktycznie to samo. Wystarczy zrobić jedną, która przyjmie parametry dla axiosa, to znaczy, pierwszy parametr to wszystko do axiosa, a drugi parametr to callback, który zwróci nam dane lub error. No i tak naprawdę tyle. W ogóle pamiętaj o tym, bo to jest ważna rzecz. E, tutaj jest token Axiosa, możemy skonfigurować globalnie. Czyli możesz token jeden raz globalnie skonfigurować i nie trzeba będzie go wywoływać za każdym razem w tym miejscu. No i to na pewno jest do zmiany. No i taka jedna bardzo szybka rzecz, która mnie nurtuje i chciałbym o tym powiedzieć. Tutaj się pomyliłem e, w poprzednim odcinku, powiedziałem, że warto tutaj użyć funkcji reduce. To takie przeoczenie, powinieneś użyć funkcji map, ponieważ funkcja map tutaj jak najbardziej wystarczy, nie trzeba się bawić w Ridiusa. W ostatnim odcinku powiedziałem, że trzeba to zrobić właśnie na funkcji reduce. Tutaj moje przeoczenie, no i musicie mi wybaczyć. Ten odcinek bardzo szybki, dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do łapkowania, subskrypcji, a my słyszymy się już za tydzień lub w środę. Trzymajcie się, cześć.